Cześć, witajcie. Stała się rzecz zła. Ponieważ wywaliło mi plik z nagraniem z poprzednich misji z chapteru. To był chyba drugi, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie, z chapteru trzeciego, przepraszam. Generalnie już było ok, tak. Zrobiłem misję. Dolatuję do bazy. Coś się zjebało, coś się popierdoliło i rozłączyło mi wszystkie dyski twarde. No i oczywiście się ani nie zapisała ścieżka dźwiękowa, ani wideo. Po prostu żyć, nie umierać. Ale tak pokrótce. Misja pierwsza. Dużo dronów. Na szczęście tutaj nie musimy walczyć. Jest to typowo misja zwiadowcza, tak? Podlatujemy kawałeczek, pojawia nam się komunikat i możemy spierdzielać do domu, nie musimy się tłuc. Druga misja. Trzeba polecieć po tajne dokumenty. Tutaj taka mała informacja dla nowych graczy. Dokumenty znajdują się w naszym inwentory, po prostu musimy wziąć je z item hangaru. Tylko że nie miałem, tak jak tutaj mam, powiadomienia, że jest jakiś przedmiot, nie? Po prostu tak jak teraz wyglądał item hangar, nie, że jakieś tam dokumenty wpadły czy coś. Nie dajcie się nabrać. Są gracze, którzy dokumenty sprzedają na rynku. No szkoda by było tam, nie pamiętam, ale ileś milionów to kosztowało. Szkoda by było wydać kasę po to, wyrzucić w błoto, tak, po prostu, no. Dalej. Misja trzecia. Tutaj trochę walki było, tam niezbyt jakoś trudnej. Przynajmniej tak jak gram na Gnosisie. Aczkolwiek już drony chyba wypuściłem. W tej misji... Aha, musieliśmy zawieźć jakieś tam maszyny rolnicze czy coś tam do warehouse'a. Też całkiem proste, też bez walki. Tutaj sporą ilość dronów rozwalić, też nie są jakieś mocne, ani nic. Jeżeli macie 3 drony chociaż w ładowni, plus w miarę wytrzymały statek, spokojnie, bez większych problemów, powinniście to machnąć. No i ostatnia misja było powrót do siostrzyczki. Także w tym miejscu właśnie jesteśmy. I zaczynamy z chapter 4. Abyście musieli widzieć, jak klnąłem, nie? No ale cóż, na układy nie ma rady. Całe szczęście nie było tam żadnych wodotrysków, których jakoś bardzo można by było żałować. Jedyna rzecz właśnie ta misja z tymi dokumentami, bo jeżeli kliknęliście na nie, to automatycznie tam przechodziliście do na market i byli gracze właśnie, którzy te dokumenty sprzedawali. Więc powtórzę jeszcze raz, nie dajcie się nabrać, dokumenty macie w swoim inwentory, po prostu nie ma tego pokazanego, wchodzicie w inwentory, item hangar i tutaj będą. Oczywiście jak już dolecicie na odpowiednie miejsce. Dobrze. To, co straciliśmy, pokrótce omówione, więc lecimy ze swoim. Zabrać 15 osób, 15 metrów sześciennych będę potrzebował. No myślę, że to ogarniemy, ponieważ Gnojek ma całkiem sporo miejsca jeszcze. Pomimo, że cały złom ze sobą wożę. No i lecimy. Wciąż nic nie zmieniłem. Sprawdzałem różne fity.
Teoretycznie na rakietach robię większy DPS niż na takim ficie jak mam teraz, czyli rakietę plus działka. Rozważałem też możliwość broni laserowej. Też wygląda to ciut lepiej. No, działka to jest taka tam standardowa amunicja, więc podejrzewam, cokolwiek bym nie zamontował, to będzie lepiej. Problem natomiast jest takiej natury, że mogłoby mi zbraknąć raz, że energii, dwa, pojemności procesora, więc póki co nic nie grzebałem. Wyszkolimy trochę bardziej skille, dzięki czemu będziemy mieli... Ale dużo skoków. Wyszkolimy trochę bardziej skille, dzięki czemu nasza umiejętność posługiwania się tak statkiem będzie lepsza. Będziemy mieli tą pojemność większą. Wtedy może coś pozmieniamy. A co tu się wydarzyło? Że powinienem je rozwalić, czy o co chodzi teraz? Kuźwa, dużo ich. Teoretycznie myślę, że mógłbym sobie spokojnie skoczyć do bramy, ale... Jestem pewien, co tu się teraz odwaliło, czy jest to część misji? Czy po prostu trafiłem na jakieś dziwne miejsce. Trochę dziwi mnie bliskość tej struktury tutaj. Spójrzcie, tak kurde, całkiem sporo ich tu jest.
Zaraz się okaże, że będę ejektował cargo, bo mam za mało miejsca. Nie, to raczej są z misji, bo widzę, że są te zainfekowane statki. Więc raczej misyjne. Całkiem sporo tego było, trzeba przyznać. Nie wiem, czy wspominałem o tym wcześniej, ale jakby dla każdego działka możecie wybrać inny cel, nie? Także teoretycznie, mając 4 działka, mógłbym równocześnie ostrzeliwywać 4 cele. No ale raczej tego nie robię, raczej skupiam się na ich jak najszybszej eliminacji, a nie skubaniu po trochę, nie? Ej, to chyba już była ta misja nawet. Ja myślałem, że ja gdzieś muszę tam skoczyć czy coś, a z tego co widzę, to jest właśnie jakiś tam habitation modul, tak? Także pewnie stamtąd będziemy musieli ludzi zabrać. Chociaż dziwi mnie tutaj... Aha, dobrze, widzicie, się pomyliłem. Czemu się pomyliłem? Mam nastawione na powrót do domu, do swojej głównej bazy, bo chciałem trochę szmelcu zrzucić. I mnie to wprowadziło w błąd, że jeszcze potrzebuję 7 skoków.
jesteśmy drony, możemy chyba schować już. Niech sobie odpoczną. Fajnie, że to zbieranie złomu w miarę szybko idzie, że bo pamiętam początkowe, no to tam stałem chyba po minutę albo dłużej. Chociaż to może też być spowodowane tym, że no głównie z dronami tu walczyliśmy. Zastanawiam, co dzięki wykonaniu tej całej linii questów Sisters of Eve dostaniemy, czy coś w ogóle dostaniemy. No oczywiście poza kasą, tak, która jest tutaj w każdej misji nagrodą i wzrostem reputacji. Też sobie sprawdziłem. Sobie sprawdziłem te główienka, które z nich zbieramy. Okazuje się, że są one też potrzebne do produkcji. Faktem, no nim tam będziemy mogli cokolwiek produkować, trochę wody upłynie, nie? Ale sprzedawanie ich po najniższej cenie chyba mija się z celem, także na chwilę obecną będę to zbierał. Nie wiem, może sobie stworzę jakiegoś alta, na którym będę to wszystko przechowywał, albo wrócę po prostu do tego już stworzonego alta, który u mnie zajmuje się górnictwem. Bo no, w tej chwili można to w tym pokojowym tutaj systemie startowym sprzedawać naprawdę za jakieś tam śmieszne grosze. A może gdzieś dalej będzie bardziej opłacalnie.
teraz nie pamiętam, czy w tym, w którym mi znik, czy w poprzednim filmie wspominałem o tym właśnie, że chcę trochę mocniejsze tarcze zrobić. Sprawdzałem, tak, te... Generalnie na chwilę obecną nie znalazłem modułu chyba podnoszącego ilość tarczy. Jej szybsze ładowanie, takie rzeczy, tak, ale nie wzmacniająco same tarcze, ewentualnie jakieś tam zwiększające odporność na konkretny rodzaj ataku, to też, tak. No ale pomimo, że kilka godzin już przy tym spędziłem, wciąż mam wrażenie, że się poruszam trochę po omacku, pomimo, że biorę udział w szkoleniach, które chłopaki tam robią, znaczy biorę, no, bierny, ponieważ no, nie latam z nimi. Zazwyczaj jestem w pracy albo coś, kiedy oni to organizują, ale staram się chociaż słuchać i później ewentualnie samemu to ćwiczyć. To i tak no, jest kupa rzeczy, które tutaj no, mnie zaskakują lub o których nie wiem, nie? Teraz już nie będę tutaj skipował, ale myślę, że docelowo jak będzie tak dużo zbierania złomu, nie będziemy się wygłupiać i będziemy po prostu to albo przycinać samo zbieranie, albo przyspieszać, żeby tutaj niepotrzebnie sztucznie filmu nie wydłużać. Ewentualnie, jeżeli by się pojawiło coś ciekawego w trakcie, no to wtedy ewentualnie no, zostawię to, a tak samo zbieractwo. Nie wiem, trochę nudno się pewnie to ogląda. A ja też znowu nie jestem jakąś osobą, która potrafi zbyt dobrze zabawiać konwersacją, więc... Dla własnego i waszego dobra po prostu chyba będę właśnie tak robił. Zobaczcie praktycznie, że pomimo, że latam... Co tu się wydarzyło? Co ja odjebałem teraz? Gdzie mnie to wcięło? Się zagubiłem. Pomimo, że latam na samym dopalaczu i od czasu do czasu odpalam Salvagera, i tak energia raczej spada niż się podnosi. Radioactive Cargo? Co ja teraz odjebałem? Nie chcę do Radioactive Cargo.
I mamy naszych 15 ludków. W sumie chętnie wróciłbym ich do ładowni z dronami. Jestem ciekaw, czy by się dało. Dobra, zbierzemy tych kilka pozostałości. Lecimy. Chociaż prawda jest taka, że no, sam chętnie bym sobie odpuścił, bo dzisiaj czeka mnie nocka. Chciałbym się przed nią trochę kimnąć. Ale stwierdziłem, że usiądę sobie do nagrania. No czemu nie działa? No nie chcę... Matko jedyna. Działa? Działa. Dodatkowo... Dowiedziałem się, że misje właśnie siostrzyczek, przepraszam, że misje siostrzyczek można robić chyba raz na 3 miesiące. Pytacie po co? Też mnie to zastanawiało, ale tak sobie wykminiłem, że może chodzić o podniesienie relacji z nimi. Wiadomo, że im lepsze relacje mamy z jakąś konkretną rasą, ugrupowaniem czy sektą, tym korzystniej to wpływa na ceny i z tego coś... O, salvaging na dwójkę mi wskoczyło. W sumie nie wiem, jak tego activity trackera wywołać. Kiedyś go szukałem, nie mogłem znaleźć. Co to mi w ogóle daje, że to jest na wyższym poziomie? Przerwałem sobie. Aha. Gdzieś tam wyczytałem, że też poszerza się ilość możliwych towarów do zakupu. Tego, nie tamtego. W ogóle odwaliłem numer, bo zrobiłem sobie... Kupiłem sobie drugiego Gnosisa. Tak typowo pod eksplorację go zrobiłem. I założyłem takie moduły, że jeszcze trochę wody upłynie, nim będę mógł go używać. Po prostu nie patrząc na swoje możliwości, sfitowałem go tak, żeby był w miarę dobry. Także na razie stoi w hangarze i czeka, aż będę mógł go używać. Nie, to nie był błąd. Także, żeby to było jasne, zrobiłem to całkiem świadomie.
po prostu... No uznałem, że to trochę bez sensu by było, tak? Najpierw kupujesz jedynkę, żeby później ją wymienić na dwójkę. Nie, chcę mieć już taki statek w miarę. Wsiadam, lecę i nie martwię się tym, tak, że coś będę musiał za tydzień czy za dwa wymienić. Nazwijmy to zamrożonym kapitałem, tak? No dobrze, zostały nam trzy ostatnie i będziemy mogli wracać. Jesus. Nie wiem, jak to się stało, ale właśnie mi umarła zapalniczka jedna. Znaczy się popsułem ją. Tak sama z siebie nie padła, nie? Generalnie sama misja dość szybka. Zobaczcie, ile zbieractwo zajmuje. Dlatego chyba właśnie zrobimy tak, jak wspominałem, że nie będziemy się tu wygłupiać w nagrywanie całego zbieractwa, bo w sumie co was to interesuje? Tylko będę robił ucięcia i... I przeskakiwał do konkretów od razu. Tylko muszę pamiętać, żeby... W czasie, jak będę zbierał, nie gadać do was. Się nagadam, a później to wytnę. No, też nie o to chodzi. Docking request accepted. Marilly. O, misja podobna jak ta z tymi dokumentami, co wam mówiłem. Polecieć, odebrać, zawieźć, zakończyć. Teraz dwie rzeczy, o których wspominałem właśnie w tym filmie, który znikł. Po pierwsze, muszę odszczekać to, co powiedziałem na swoim pierwszym czy drugim odcinku. Okazuje się, że możemy ręcznie pilotować nasz statek. Lewo, prawo, prawo, lewo. No, to nie jest to może jakiś symulator lotu czy coś, nie? Ale faktycznie istnieje taka możliwość.
No i co, mam destination set i gdzie mam lecieć? Widzicie gdzieś bramę? Bo ja nie. O, nie mówcie, że nie zabrałem. Docking permission requested. Docking request accepted. Zaraz sprawdzimy. Się tak zafiksowałem właśnie tutaj na tych dwóch rzeczach, które chcę wam powiedzieć, że nie sprawdziłem, czy nie, no nie mamy. Dobra. Czyżby koniec prowadzenia za rączkę? Sam muszę wyznaczać? Czy o co chodzi? No dobrze, chyba sobie poradzimy z tym, nie? Mapa. Na Emsara musimy skoczyć. No dobrze. To lecimy na Emsara. Mamy tu coś takiego? Adiran? Aere? Jest. A czemu mi w generalu nie pokazywało tej bramy? No nieważne, w każdym razie nawet gdyby nie było zaznaczone, to się okazało, że i tak jakoś byśmy sobie dali radę. Dobra, pierwsza rzecz, to o czym mówiłem, że możemy sobie sami trochę pokierować statkiem. Myślę, że może bardziej progracze używają tego, żeby skrócić dystans podchodzenia w czasie walki do innych statków. Być może są lepsi od komputerów pokładowych. I robią to sami. Ponieważ jak może zauważyliście w czasie walki czasami, jest też podany wektor namierzonego statku, w którą stronę będzie leciał. Druga sprawa to jest D-scan, albo tak po naszemu skaner kierunkowy. Jest on, ustawia się w kierunku, w którym patrzymy. Przy naciśniętej fałce możemy sobie tutaj nim kierować. Jak zobaczycie na obrzeżach, przesuwa to jakby całym naszym widokiem. Także w tą stronę, w którą akurat patrzycie, w tą stronę będzie działał skaner. Podejrzewam, że podejrzewam, że bardziej ogarnięci ode mnie używają tego, żeby się zorientować, czy są sami, czy nie ma zasadzki.
Ja na razie po prostu się tym tym bawię i do końca nie wiem, co robię. Ale wiem, że dużo graczy latających w mniej bezpiecznych systemach jest to must to do, tak? Zaraz po wyjściu z warpa, czy nie ma zasadzki, czy lepiej się nie wycofać z danego systemu. Ja na razie latam w highseku, czyli systemie o wysokim poziomie bezpieczeństwa, więc ryzyko ataku jest znikome, ponieważ jeżeli ktokolwiek by mnie zaatakował, zniszczył, jest bardziej niż pewne, że przylecą siły bezpieczeństwa i go rozdupcą. Co to znaczy? To znaczy tyle, że musiałoby im się opłacać mnie zaatakować. Przypuśćmy, nie wiem, przewoziłbym jakiś wartościowy ładunek. Nie wiem. Za 500 milionów, może więcej. Wtedy, no myślę, że ktoś byłby w stanie poświęcić swój statek, zniszczyć mnie, podlecieć drugim, zabrać cargo i byłoby do przodu. No w każdym razie to jest prosta matematyka. Raczej cię nie zaatakują, jeżeli im się to nie opłaca. Jeżeli nie przewozisz jakiejś góry hajsu, możesz latać w hajseku w miarę bezpiecznie. Oczywiście nie twierdzę, że nie znajdzie się jakiś psychopata, który na przykład nie stwierdzi, że rozwali cię i siebie przy okazji dla... Tak, just for fun, nie? Ale raczej mam nadzieję, że to jakieś tam pojedyncze przypadki, tak? Teraz właśnie może uda mi się pokazać to gdzie w Cargobayu nic nie mam. Jak wezmę Find in Contacts, to tutaj mi wyskoczyła z tymi tajnymi dokumentami lista i mogłem od tych ludzi to kupić. A tak naprawdę mamy to w tym hangarze, pomimo że nie jest to zaznaczone jako rzecz nowa, podejrzewam, że dlatego, bo było w tym hangarze, nim tu przylecieliśmy, nie?
Ciekawe, czy na generalu to też jest na generalu. Nie wiem, czemu tam nie chciało mi w generalu pokazać, tylko w warpie było. Dobrze, że to nie Elite Dangerous, bo jakbym tak przydupczył w stację, to by nie było co zbierać ze mnie. Army Commander. A właśnie, zerknijmy teraz. Popatrzmy się tak na niego. Dlaczego mi wraca widokiem? Się zastanawiam, czy ten statek mi się uda namierzyć. Kurde, co tu się wydarzyło? Spróbujmy tam polecieć. Na razie bez warpa, to akurat będę przelatywał obok tych wraków, więc... A czemu nie mam odległości?
Jak daleko te wraki są właściwie od bramy? W sumie myślę, że sobie skoczymy. Urpniemy się do bramy. Dobrze, ale bez skakania. Zawróćmy sobie. Nie tak mocno. Okej. Zniszczony outpost. No dobrze. Kiedyś się z tym pobawimy, w tej chwili zajmijmy się misją. No tak jak mówiłem, że czas mnie goni. Jakbym miał wolne, byśmy sobie tam podlecieli i sprawdzili to. Ale przynajmniej trochę światła padło na używanie diskanera. Z drugiej strony może dobrze, że i nie podlecieliśmy do tych wraków. No ja bym się wkurzył, jakby ktoś mi mój lód zabierał. Chyba, że to jest po prostu porzucone, no ale... Pazerny traci dwa razy, nie? Cholera właśnie na... O 11:00. Ojcz. Tym razem zauważyłem. Może się zdarzyć, że nie zdążymy skończyć tego rozdziału. Będziemy musieli przerwać.
muszę zapamiętać, że zawsze o 13 są na chwilę serwery wyłączane w celach jakichś tam im znanych. Żeby nie wtopić i nie zacząć czasem nagrywać, tak? Za 10, za 15, 11 i znowu mnie wykopię, tak jak tam na którymś odcinku mieliśmy przykład, nie? Właśnie zaraz wam powiem też, o co mi chodziło ze standings, nastawieniem, tak? Poszczególnych organizacji do nas. O, jakoś dużego wyboru to ja tu nie mam, widzę. O, poczekajcie. O, tu mam jakiś wybór. Ciekawe, czy jest tu jakiś dobry wybór? Dobra, weźmy Tracking the Queen. Teraz to, o czym mówiłem. Nastawienie poszczególnych frakcji do nas. Od minus 10 do plus 10, wiadomo. Im wyżej, tym lepiej. Myślę, że strzelimy tą misję, będziemy kończyć. Jeszcze zobaczymy, na ile ona będzie długa. Z tego względu, że nie wiem, czy trochę wcześniej nie zrobią nam niespodzianki z zamknięciem serweru, tak jak ostatnio też. Była informacja, którą przegapiłem. Wywaliło nas z serwera. A później jeszcze dałem radę się zalogować na te kilka minut, żeby dolecieć do bazy, więc no nie chciałbym skończyć w kosmosie.
tu jest, dobra, namierzony. Zdaję sobie sprawę z tego, że przy wyłączeniu serwerów, nawet jak utknę w przestrzeni kosmicznej gdzieś poza stacją, będę w miarę bezpieczny, ponieważ no, serwery są wyłączone i nikt nie gra, tak? Więc przez te parę minut, póki jeszcze jestem w świecie gry, no nikt nie będzie mógł mnie rozwalić. Gorzej jest w sytuacji, kiedy no... Złapałeś crasha, cię wywaliło, a serwery działają. Ciekawy statek w sumie był. Kiedy? O, chyba jeszcze jedną zdążymy zrobić. Kiedy? Cholera. W sumie chciałem zostać i sprawdzić się z nimi. No dobra. Udało się uciec, więc uciekajmy. Gorzej się ma w przypadku, kiedy złapałeś crasha, a serwery no działają, tak? Ponieważ jesteś w kosmosie, każdy ci może dupsko odstrzelić. A ty nawet nie możesz się bronić, ani uciec. Aha, czyli musimy kolesia załadować i gdzieś przetransportować. Widzicie, jak jesteśmy w bazie, się pokazuje, tak, że mamy jakiś nowy item w ładowni. Jeżeli mamy misję, że mamy odebrać to z innej stacji, to my przelatujemy na tą stację, jak ten item już jest w tej ładowni, dlatego być może nie pokazuje go nam jako nowy. O! Nice. A tylko dwa skoki, więc na luzie. To jest misja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, no korci mnie, żeby to skończyć.
Docking permission requested. Docking request accepted. Dzięki za podwózkę. Co? Co ja znowu nacisnąłem? Kurde, jeżeli by nie były za długie te misje, może nam się uda skończyć w tym filmie. Wtedy nam zostały jeszcze dwa chaptery, tak? Z tego. Właśnie chłopaki rozpisali na Discordzie. Szybciej. W sumie z całych tych misji najdłużej to mi, widzę, zajmuje zbieranie pozostałości po walce. Dobra, coś gdzieś dostarczyć. Szczerze powiem wam, wyrobić, bo nie chcę mi się później męczyć, tak, robić filmu,
Jetcan? Widzicie tu coś takiego? Jest Jetcan, dobra. Ciekawe, czy to by pierdyknęło, jakby to rozwalić. Zrobiło nieprzyjemnie. Tłuką trochę, co? Zobaczcie, każdy jakiś lód zostawia. Nie no, w miarę easy ich rozwalimy, tak, ale... No nie ukrywam, że mnie zaskoczyli. No i bajo.
Ej, faktycznie naprawianie armura całkiem ładnie działa. Ale to jak coś się wytnie. W sumie trzeba przyznać, że te już miały całkiem sporo fantów. Dobra, to chyba... A nie, jeszcze dwóch będzie dobrze, poza tym. Zniszczyć wszystkie drony. Dobrze, myślę, że jeszcze to zrobimy. Tym bardziej, że tu wystarczy warpnąć z tej lokacji, nie trzeba wracać na bazę. Trochę mnie martwi, co prawda, stan naszej tarczy.
A jeżeli to będą same drony, to myślę, że sobie poradzimy. A właśnie a propos dronów, wypadałoby je chyba schować, żeby nie zostawić ich przed warpem. Co, ryzykujemy, co? Warp drive active. Najwyżej będę spierdzielał w podskokach. W sumie w grze na 39. Zaczynam mieć obawy, czy zdążymy. Ten jest na tyle blisko, że możemy go działkami. Weźmiemy się, załadujemy przed walką, bo nie wiadomo, co tam nas czeka ciekawego. Wyjątkowo nie będę zbierał tutaj. Złomu. No bo tak jak mówiłem, trochę nas czas zaczął gonić. A z dronów, no i... Szybciej. Bardziej bym skoczył bez tego, bez dronów, nie? Geniusz. Troszeczkę zaczął nas czas gonić, więc sobie tutaj zbieranie złomu odpuścimy. Postaramy się skończyć tą misję i jeżeli to nie będzie ostatnia, myślę, że sobie już odpuścimy, bo zostało 20 minut do wyłączenia serwerów. O,
Psia dupa. Ciekawe, czy dam radę skoczyć bez walki, co? Teoretycznie drony się mną jeszcze nie zainteresowały, więc... No. Tak, wiem, to takie trochę nie halo. Destroy all enemy. Nie ma ich dużo, powinniśmy sobie poradzić, pomimo niepełnych tarcz. Na pierwszy z głowy. Wszystkie całe, drugi z głowy. Dobra, dobrze idzie. Został ostatni. Przynajmniej mam taką nadzieję, że ostatni. Już, już, starszy, do czego? Stop.
czasie, jak tu salważujemy. Cholera, chyba ostatnia misja nam zostanie. Ale jej już robić nie będziemy, bo zbliża się za 10. Dobra, spadajmy. Szło na tej misji trochę więcej fantów nazbierać, ale no nie chciałem jej w trakcie przerywać. No. Bałem się, że możemy nie zdążyć jej ukończyć. No to będzie ostatnia misja, także po prostu następny rozdział zaczniemy sobie od zamknięcia tego rozdziału. Tak, znaczy się następny film oczywiście, nie rozdział. Zaczniemy od zamknięcia tego rozdziału. Dobrze. Za chwilę wyłączają serwery, więc my wyłączamy film. Dzięki jak zwykle za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.